Siemano wszystkim. Dzisiaj zaczynamy z szopki, nietypowo, jak do tej pory. Ale co, na weekend nie udało się wyskoczyć na karpia, ponieważ od środy pada deszcz i nic poza tym, jak deszcz, deszcz i deszcz. Więc jedyną alternatywą wyjścia na ryby jest spinning. Spinning, więc plan jest taki. Wyprawa spinningowa. Celem będzie sandacz. Tam szczupak, jakiś okoń jako przyłów może być, bez problemu. I miejscówki będą pod mostem. Gdzieś, gdzie będzie się można schować od deszczu i troszkę połapać. Wypad jakieś tam 2-3 godziny, żeby zaliczyć jakikolwiek, można powiedzieć, wypad na ryby w ten weekend, bo inaczej to by nie było nic. Dobra, ja będę się pakował na sandacza, bo nic od tamtego roku jeszcze nie mam przygotowane. Ja się popakuję, wszystko przygotuję, a my się widzimy na miejscówce. Jesteśmy na pierwszej miejscówce, Amsterdam, most pod autostradą. Zaraz coś może więcej pokażę, ale o, cyk, o, znajomy już pierwsze rzuty wykonuje. Ja wam tylko pokażę pirazy drzwi, jak wygląda miejscówka. Nad nami jest autostrada, most jest bardzo wysoki, na jakieś 10 metrów, tak więc można bez problemu z wędką na prosto sobie trzymać. Kanał bardzo duży, jeden z większych w Amsterdamie, Noord-Hollands kanal. Więc będziemy próbować jakiego konia wyciągnąć. Ja standardowo, jak to karpiarz, będzie spinningował na sztywno. Duży gumiś, 15, nie, 12,5. Kij do 40 gram wyrzutu, bez cyndzolenia się. Wszystkie rowery, które pod mostem zahaczę, będą moje na brzegu. Nie ma stracenia gum i nie ma tracenia pieniędzy. Przyleciał. Też na spinning, widzisz? No, o, patrz, też spinninguje. No. Jedni przyjeżdżają, drudzy odjeżdżają. My odjeżdżamy, bo nic nie bierze, a on niech sobie łapie tutaj. Nic, zmieniamy miejscówkę na jakąś inną. No. Mam pierwszą rybkę. Szczupaczek. Zmiana miejscówki się opłaciła. Ale świecę zrobił. Masakra, ale numer. Fuks jak nic. Siedzi. Co ty myślałeś, że co? Nie ma. No w sumie masz rację, no a pytałem się, no. Szupak ma. Ty dziadu jeden. A około 60, 59, 60. Taki o. Uderzył na mojego gusia, ale jest cały poszarpany, o. Już go jakieś większe potwory z tej wody próbowały zaatakować. Jakieś zdjęcie i do wody. Ała.
kształt właśnie się skończyło. Ale mi zajebał. Aha. Zawsze malec się szarpie. Dobra. A. Taki potwór z Loch Ness. Zaatakowany przez jeszcze większego, na którego my polujemy. Ale mnie upierdzieli w palcach. Płyń. To głupi szczupak. No, stanął sobie. Tym poważnie, nie? O, łaskawie, w końcu popłynął. Do widzenia. A oto mój palec po spotkaniu ze szczupakiem. Ale napierdziela krew. Masakra. Czas na zmianę następnej miejscówki. Porzucaliśmy jeszcze z pół godziny, ale nie wydarzyło się nic. Ja szczupaka wyciągłem na takiego kanibala z ogonkiem jak Twister. No ale nic, z pół godziny bez brań, trzeba zmienić miejscówkę na następną. Zobaczcie, jak mocno woda tutaj płynie. Jest to woda przepompowywana z tych tutaj pól, które widać, do dużego kanału w bardzo mocną pompą, czyli jak widać bardzo mocny strumień jest, tak więc jest to bardzo interesujące miejsce dla drapieżnika. Na pewno białoryb się tutaj kręci, bo przez tę siłę wody, co jest tutaj wrzucana z tej pompy, te całe jedzenie, jakieś robaki, wszystko jest do góry poruszane. No i na pewno jest jakaś dziura tutaj wyryta przez to. Tak samo jak jedną z lepszych miejscówek jest tutaj przeprawa promowa. Z tej jednej strony, co widać, prom płynie tutaj na drugą. To jest ten żółty statek. No i on, jego silniki, moc jego silników w momencie startowania, płynięcia, robi dziury też w dnie, czyli jest struktura dna nierówna. I są to jedne z lepszych miejscówek na sandacza, na szczupaka, ogółem na jakiegokolwiek drapieżnika. Szkoda, że poza wiatrem i krowami nic więcej nie wzięło, a miejscówki były tak dobrze zapowiadające się. Przeprawa promowa, strumyk dopływający z boku. Strumyk, no. Holenderski strumyk. Pompa przelewająca wodę z pól do dużego kanału. My już w domu, ale to nie znaczy, że to koniec łapania. Hehe, nie, nie, nie. Po prostu stwierdziliśmy, że połapiemy jeszcze chwileczkę na kanale, który koło nas płynie tutaj, koło domu. Zobaczcie, jakie niespodzianki dzisiaj nas czekają. Kogo spotkałem? Timowiczu! Spotkałem Timowiczów, karpiorza. Co tam? Połapali coś? Nie, dopiero 5 minut tutaj czekamy, tak było. O, już zdradziła, kurde. Tak naprawdę to, żeśmy się ustawili tutaj, a nie, że ich tutaj przyłapałem, kurde, na wędkowaniu. Nic, zaraz jeszcze Karol do nas... Tak, nie, zaraz Karol jeszcze do nas dołączy i lecimy po prostu. My w oczekiwaniu na Karola
chwalimy się nowymi zakupami. O, a to jest dobre na szczupaka, jak będziemy trollingować. Będziesz taki salmon. Będzie zarąbisty. A to kanał, na którym będziemy teraz łapać, który mamy koło domu, rzut kamieniem, niecałe 10 metrów, a niektórzy to mieszkają prawie nad nim, z 5. O, tutaj pokażę o szczęśliwców, którzy mieszkają 5 metrów od tego kanału. Kanał jak każdy holenderski, szczupak sandacz. Będziemy na szczupaka, u mnie się nic nie zmienia, tak jak było przedtem. Zostaje ten sam gumisz, bo ja jestem karpiowiec, a karpiowcy są leniami i nic nie... Adres on zna, także my tutaj bliziutko mieszkamy. Przyszedł Karol i dał nam zarąbisty pomysł na połów ryb. Będziemy szli wzdłuż po mostu, jeden za drugim gęsiego i robili werdikala z brzegu. Ciekawe czy coś... Trolling z brzegu, werdikal z brzegu, ale po prostu będziemy szli gęsiego. Jest nas raz, dwa... 3, 4 osoby. No, któremuś będzie musiał wziąć, nie ma opcji. Przynajmniej co niektórym wesoło jest w niedzielny wieczór pod śpiewujki. Nakręciło się akurat jak my idziemy w szeregu żołnierskim jeden za drugim, a babunia wesoły wieczór ma. No. O. Wypiął się. O. I tak się skończyło. No, w ten sposób pokazałem właśnie rybę, którą złapaliśmy drugą dzisiaj. Mogłem wyciągnąć najpierw, a później pokazać. No. Ale chyba okonek to był malutki. Okonek albo sandaczek mały, no. No nie jest, no. Otwieraj ktoś tę furtkę. Idziemy na następną miejscówę. Między na początek śluzy, a później pójdziemy. Trzyma. O. Po schodkach w dół. I od miejscówki do miejscówki. Brały ryby. A jak nie brały, tak nie biorą. Myślę, że nie biorą, bo to jest prawie ryby ciągnął dzisiaj. Prawie. Cała reszta leci. Spróbujemy w śluzie. W środku tamy. Ryby i po rybach. Wypad sandaczowy zakończony szczupakiem. I nie wiem co to tam to drugie było, bo chyba sandacz, tak Łukasz mówi. O, tutaj znawca mówi najlepiej. Ale w każdym bądź razie ryby zakończone, my idziemy do domu. Wynik: jeden szczupak na 100% wyciągnięty. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, to nie zapomnijcie, bo kto nie subskrybuje, nie ma brań. I do następnego. No, ja nie wiem, coś się nie działo za twoje hasło, wiesz?
I się wyda.